Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, marsz lewaków przez instytucje amerykańskich, jak już zawsze wspominałem, no to osiągnął 10%. Także uczelnie, urzędy, polityka, kongres, to wszystko jest opanowane. No i wojsko. Wojsko też wygląda na to, że jest opanowane przez lewaków. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No, generał David Berger no, zrobi bardzo duże zmiany w korpusie komandosów. Po angielsku to się nazywa US Marine Corps. Barack Obama, no to on nazywa to, że to jest Marine Corps. Corps. No tak jak się pisze C-O-R-A-P-S. No wszyscy się śmieli, że zdecydowanie Barack Obama nie wychował się w Ameryce, no bo faktycznie nie wychował się, jego ojczym był muzułmaninem gdzieś tam jego matka zawsze poszukiwała jakichś tam przygód. No w każdym bądź razie były prezydent Barack Muhammad Obama nazywał to Marine Corps. No, to ja to tłumaczę tak, korpus komandosów, nie wiem jakie to, to są takie siły spedycyjne, które mogą wszędzie i zawsze wyjść i działać na rozkaz prezydenta, no bo prezydent Stanów Zjednoczonych, no to jest przywódcą wszystkich sił zbrojnych w Ameryce, czyli marynarki wojennej, lotnictwa, piechoty, no i właśnie tych korpusu komandosów. No i ten generał David Berger, on robi takie radykalne zmiany, że 90% generałów czterogwiazdkowych mówi, że to jest w ogóle no, 10% na emeryturze. Generałów wyraża się, że to jest jedna wielka bzdura. No i teraz właśnie mówią, że trzeba coś na ten temat porozmawiać. No, jeżeli byś doszło to do kongresu, no bo na razie pandemia spowodowała to, że generał David Berger po prostu sam sobie zrobił to, co chciał, no ustanowił taki program, który normalnie byłby przeegzaminowany i posprawdzany i tak dalej, i tak dalej. Chaos był bardzo duży w Pentagonie po tych wyborach 2020. No jak to by normalnie się działało? No to wszystko potrzebne by było, żeby przeszło przez oficjalne takie kanały. Także restrukturyzację zrobić taką głęboką, no to musi być Ministerstwo Obrony w to włączone, musi być Pentagon w to włączony, musi być zaakceptowanie przez ministra obrony, wtedy to musi być wysłane do Białego Domu na następne rozpatrzenie, no i wtedy senatorowie i reprezentanci w kongresie w tych odpowiednich komisjach musieliby się nad tym zastanowić. No ale tak się nie stało, to po prostu wszystko jest po cichu. No, generał nie był, no jest w zasadzie, ma studia inżynieryjne, ma jakieś tam teoretycznie doświadczenie wojskowe na linii frontu, no ale to jest decyzje generała dotyczą, to miały być zmiana sił zbrojnych 2030. No i jak on to widzi? No on to widzi w ten sposób, że te bataliony piechoty komandosów to trzeba zmniejszyć z 24 do
21, także to jest 1 na 8 odpada, czyli tam 13-14%, tak, także nie ma 24 batalionów, są 21. Oni w zasadzie, tak jak wspomniałem, mogą być wszędzie zaangażowani, no poza w zasadzie wybuchem bomby atomowej. Te wszystkie pozostałe 21 batalionów, no to każdy ma być odjęte, ma być 200 komandosów, czyli razem 4200 komandosów ma być obciętych, tak? Także na linię frontu już 4000 mniej tych żołnierzy by było. Wyeliminować kompletnie dwa bataliony piechoty rezerwy z 8, czyli to jest 1/4 mniej, czyli to są potężne cięcia. Następne jest wyeliminowanie 16 batalionów artylerii, która wspomaga komandosów, czyli 3/4 redukcja. No i miałoby być to zamienione 14 batalionami rakiet. Także to jest kompletna zmiana, czyli katiusze mają zastąpić armaty. Kompletna eliminacja czołgów w korpusie komandosów, nawet dla rezerwy. Eliminacja 3 z 17 szwadronów takich lekkich helikopterów, no i zlikwidowanie 3 z 8 szwadronów takich ciężkich helikopterów, które mogą podnosić bardzo dużo, no i 2 z 7 szwadronów helikopterów atakujących, tak, że to też jest, to są potężne redukcje, no to wszystko to wskazuje na to, że po prostu ten generał zamienia wojsko, zamienia siły zbrojne na jakąś taką słodką posadkę przyszykowaną po prostu do siedzenia. No to jest jeden z tych generałów, którzy też popierał operacje zmieniania płci w wojsku. Tak? Także to mniej więcej świadczy o tym, co się dzieje w wojsku. No, było dużo prób tego zmienienia. Chcieli rozmawiać z generałem, no ale to za bardzo nie wychodziło. To nie za bardzo wychodziło. Taka normalna po prostu krytyka, no to w wojsku to nie jest spotykana, no bo to jednak podwładny musi słuchać tego, co mówi przełożony, to wszystkie rozkazy idą z góry na dół, nawet jeżeli podwładnym to się nie podoba, no bo to nie jest, bo to wtedy jest niewykonanie rozkazu, nie jest subordynacja i tak dalej, no ale teraz wszyscy ci tradycyjni żołnierze, no, widzą, że to, co ten generał robi, to jest nieprawdopodobne. 22 czterogwiazdkowych generałów, jeżeli oni oponują jego działaniu, no to coś to znaczy. Zrobiła się grupa generałów, 17 generałów, którzy starają się sformułować jakieś powiązanie z Białym Domem i z Pentagonem. No nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Przez 2,5 roku ten kierunek, który zrobił generał David Berger, no to jest bardzo, bardzo niedobry dla wojska, dla armii, dla całej Ameryki, można powiedzieć. Te wszystkie
nowe idee, no to to, czy dobre, czy złe, no to to gazety podłapują. No ale gazety jak zwykle bardziej są zainteresowane takimi sprawami jak LGBT w wojsku, jak kobiety w wojsku, tego rodzaju rzeczy. Także wojsko, walka, to już jest na samym końcu, no do niedawna. Teraz po tej Ukrainie, po tym napadzie ruskich na Ukrainę, no to się zaczyna bardzo błyskawicznie zmieniać. No i tam będzie wielkie otrząśnięcie. Będzie wielkie też otrząśnięcie w wojsku, bo wojsko amerykańskie, no to się naprawdę zamieniło tak jak samuraje w Japonii, kiedy te wszystkie te wojny między szogunami przestały mieć miejsce, no to ci samurajowie, no to w zasadzie zredukowali siebie z wojowników, no i to trwało przez 2-3 pokolenia do jakichś takich urzędników, którzy maszerowali z tymi mieczami samurajskimi, nic nie robiąc. No i dzisiejsze wojsko amerykańskie, no to w dużej mierze właśnie dużo generałów z marynarki, z lotnictwa wychodzi i mówi, że największym zagrożeniem jest, powiedzmy, środowisko, zagrożenie dla środowiska i efekt cieplarniany i tego rodzaju rzeczy. Opowiadają, że różnice, że rasizm jest najważniejszy, że prawa mniejszości seksualnych są najważniejsze, że kobiety są najważniejsze i tak dalej, i tak dalej. A na samym końcu jest powiedzmy obrona narodu, całego narodu, a naród no to są i biali, i czarni, i żółci, i brązowi, i kobiety, i mężczyźni, i heteroseksualni, i homoseksualni, dzieci, staruszki, cały naród amerykański, który mieszka w Ameryce, płaci podatki czy nie płaci podatków, no to jest rola wojska jest taka, że ma być właśnie broniona przez tych ludzi, przez ochotników. W Ameryce nie ma poboru przymusowego, są ochotnicy. No i w sumie to ochotnicy są najlepszymi żołnierzami, no ale niestety okazuje się, że przywództwo wojskowe, no to im nieźle odlatują i dlatego właśnie ci byli generałowie sprzeciwiają się. No i to wszystko musi być jakoś rozpatrzone inaczej. No i zobaczymy, jak to się wszystko zamiesza. Na pewno kongres po tych wszystkich numerach, które Berger odwalił, kiedy kongres przejdzie w ręce republikanów w listopadzie 2022, dużo się zmieni w Ameryce. We wszystkich ministerstwach, we wszystkich w siłach zbrojnych i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, normalni ludzie i po stronie konserwatystów, i po stronie socjalistów widzą, że Ameryka poszła w jakimś złym kierunku. To, że produkcja zniknęła z Ameryki, no to jest efektem tego, są te wyludnione miasta. Ludzie, którzy tam nie pracują, nie są produktywni, ten wielki, nieprawdopodobny pieniądze, które są wydawane dla ludzi, którzy w sumie nie pracują, czy nie chcą pracować, no źle jest w każdym w dziedzinie życia amerykańskiego. No ale to się, wszyscy się obudzą. No, Ameryka ma to do siebie, że po prostu adoptuje się dosyć szybko. No i Ameryka ma to do siebie, że jest jednak system wielopartyjny, gdzie ludzie mogą głosować i wybierać swoich przywódców, swoich reprezentantów, ludzi, którzy mają wykonywać ich
polecenia, tak, no bo ludzie wybierają tych, którzy ich reprezentują. No to jest demokracja reprezentatywna. Wielu demokratów myśli, że jak są wybrani, no to mają rozkazywać. Mają nie tylko rozkazywać swoim wyborcom, ale mają też rozkazywać opinii wyborcom opozycji politycznej. Tak, także to jest chore. No i to jest niebezpieczne, że oni chcą doprowadzić do jednopartyjnego systemu. No ale tak to jest. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku, który jest monetyzowany po odwołaniu, po 4, 5, 6 dniach. Dlaczego ja mówię o tym demonetyzowaniu? No to jest bardzo ważna rzecz, bo jak YouTube nie zarabia, to YouTube nie poleca. A ogólnie rzecz biorąc, YouTube nie poleca mojego kanału nagminnie. No, widać czasami nowych widzów, ale nie wiem, jak to się dzieje. Tak, także YouTube jak zarabia, to troszeczkę poleca. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, mam nadzieję, że gdziekolwiek jesteście, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na normalnych. Nie głosujcie na socjalistów. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, mam nadzieję, że będziecie w listopadzie. Będziecie w listopadzie siedzieli w domu, nie pójdziecie głosować na tych socjalistów. Widzicie, jak was załatwili. Cena benzyny, sytuacja w Afganistanie, sytuacja na Ukrainie. Na Ukrainie nie jest przyjemnie, sytuacja w amerykańskich sklepach. Widzicie, że czasami jest, no nie ma pustych półek. Jeszcze, no chociaż Biden ostrzegał, że będą puste półki. No, mam nadzieję, że do Wenezueli nigdy nie dociągniemy. No, socjalizm w Wenezueli już trwa 20-23 lata. W Ameryce socjalizm będzie trwał w sumie 2 lata. Nawet nie 4 Bidena, 2 lata Bidena, no bo teraz będą wielkie zmiany w Kongresie Amerykańskim, w Izbie Reprezentantów i w Izbie Senatu. Zdrowia dla normalnych.